Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj pokażę wam w sumie, co wyliniało, przynajmniej jedna część, która wyliniała. Plus spróbujemy sobie nakarmić brachy pelmy. No, brachy pelmy i tliktokatla, nie wiem, czy to się odmienia. A to wam pokażę, jeśli chodzi o resusy, po prostu w ramach ciekawostki, jak teraz wyglądają, no bo jadły wczoraj. Dostały tak naprawdę nowe te pojemniki wczoraj, więc raczej nie będą dzisiaj zainteresowane jedzeniem. Niech najpierw sobie uwiją swoje gniazdka. Także jest to jedna część pająków, które wyliniały, ponieważ wyliniało ich jeszcze dużo więcej. Ale jakbym chciał je zrobić w jednym odcinku, to po prostu chyba by godzinę trwał. Natomiast no, czekam też jeszcze na wylinkę, słuchajcie, Teraphosy apophysis oraz Pamphoveteus sp mascara, więc też lada dzień podejrzewam, że wylinieją. No i tyle w sumie, tak? Także króciutkie intro i oglądajmy. Słuchajcie, zaczniemy sobie od brachy pelmy albo pilosum. Też wyliniał. Co prawda jadły te pajączki wczoraj, no ale być może uda się je zmusić jeszcze do jednego karmienia dzisiaj. Zobaczymy. Kurczę, jakaś muszka mi tu leci. Dajcie mi chwilę, bo muszę złapać świerszcza, co nie jest takie proste. Albo pilosus siedzi w tym momencie tu. Chciałbym, żeby wyszedł sam, żeby go nie trącać, słuchajcie, pęsetą. No właśnie, chociażby z tego względu, żeby nie było... O! Żeby nie było, wiecie co, że ja go postresuję i nie będzie chciał jeść. Także zobaczymy, niech się świerszcz tylko ruszy. Wezmę to do ręki, zobaczymy, co się będzie działo. Tak jak mówię, no jest, udało się. Słuchajcie, no tak jak mówię, no tak naprawdę one były wczoraj karmione. No ale na początku filmu, dlatego próbujemy je nakarmić jeszcze raz, bo no są po wylinkach, po prostu są po wylinkach. Nie wiem, jakie to jest stadium w tym momencie L, ale chyba coś koło L5. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także to jest, słuchajcie, brachy pelma albo pilosum. Kurczę, już telepię tą kamerą, nic z tego nie ma. Tak on, słuchajcie, moi drodzy, wygląda. Jest już taki kawał bydlaka. Dostał ten pojemnik w sumie wczoraj. Także zobaczymy w sumie, jak sobie go przekopię. No i będziemy widzieć dalej. Także lećmy do kolejnego. Słuchajcie, kolejnym pajączkiem jest Tliktokatl bądź brachy pelma, jak to woli, Verdezi. Nie mam już co prawda tego średniego rozmiaru świersza, więc wrzucę mu tutaj wylęk. Też była wczoraj karmiona ta braszka. I zobaczymy, co będzie dzisiaj. Ten pajączek, słuchajcie, w momencie, gdy osiągnie już swoje ubarwienie dorosłe, jest bardzo podobny wizualnie do brachy pelmy albiceps. Także bardzo fajny gatunek. Na tą chwilę ciężko jest mi powiedzieć, jak on się zachowuje, dlatego że jest mały i mam go też stosunkowo od niedawna. Ale na przykład mam brachy pelma auratum, która jest strasznie ruchliwa, nie jest jak brachy pelma hamori, która praktycznie stoi w miejscu i nic nie robi, więc zobaczymy, jak będzie tutaj. No liczę, że też będzie się coś w tym pojemniku działo. Wiadomo, że u braszek, słuchajcie, nie liczcie na to, że będą pajęczyny, cuda na kiju, bo to jednak nie jest chromka. Udało się, pierwszy świerszcz poszedł. Nie jest to jednak chromka, czy chociażby u sambara, czy cokolwiek innego, co plecie tych pajęczyn mnóstwo. Także
przyjemne dla oka. No i tak wygląda, słuchajcie, Bracht Pelma. A Verdesi. Lećmy do następnych. Słuchajcie, kolejnymi pajączkami, które mi wyliniały, są, słuchajcie, Eresusy, z tym, że ich nie będę karmił, dlatego, że ja sobie to otworzę, wam zaraz pokażę z góry. Słuchajcie, dlatego, że dostały raz, że nowe pojemniki, a dwa, no też jadły, kurczę, i chcę najpierw, żeby się właśnie tutaj urządziły w tych pojemniczkach. Także... Ale powiem wam, że tak jak na przykład tu wam pokażę teraz Eresus walkę na Rey, w ogóle na testy, jeśli chodzi o pojemniki, słuchajcie, tutaj wsypałem vermiculit do tego pojemnika. Jestem ciekawy, jak ten gagatek sobie z tym poradzi. Natomiast tutaj wsypałem po prostu takie, wiecie, no kawałki, jakieś kory i tak dalej. No i tu widzę, że sobie już Eresus zaczyna ładnie gniazdko robić. Coś się zaczyna dziać. Chciałbym go wygonić, żebyście sobie go zobaczyli. Patrzcie. No patrzcie, jaki jest wielki. Mam je, słuchajcie, od L1 czy L2, już nie pamiętam. Rosną stosunkowo szybko. No i bardzo fajne pajączki. Ale pokażę wam za chwilę, słuchajcie, Eresusa Moravicus. Eresus Moravicus, nie wiem, czy to się odmienia, czy też nie. Jaki jest potężny. One były wszystkie w tych samych stadiach, w tych samych rozmiarach, a po tej wylince, no po prostu Moravicus to przebił wszystko. Także dajcie mi sekundę. I słuchajcie, tutaj jest walka na Rey, tutaj jest Moravicus, tylko ja nie wiem, czy mi się go uda wygonić, bo jak widzicie, sobie to gniazdko tak naprawdę ubił najszybciej z nich wszystkich. Wykorzystał do tego liście, które były. A nie chcę mu tego rozwalać też, bo... No bo nie chcę. Ale o, coś wychodzi. Wyjdź. Nie chcę cię tak na siłę wyrzucać. Ale mówię wam, jest przepotężny. No oczywiście, wiecie, jak już ma swoje gniazdko, to będzie go bronił. Wyjdź na chwilę, ludzie chcą cię zobaczyć, chociaż gwiazdą. O, o. No, wyjdziesz? Wyjdź, 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 wyjdź. Spójrzcie. Nie wiem, jak to światło, ale zobaczcie. No on to jest bydlak, słuchajcie, w porównaniu do tego. Wierzcie mi. Może na kamerze tak tego nie widać, ale jest po prostu olbrzymi. Jest, słuchajcie, olbrzymi. Jeszcze też pojadł, więc no cóż. Zobaczymy. Słuchajcie, dobra. Kończymy ten odcinek. Następnym pokażę wam kolejne pająki, które linieją. Także póki co, trzymajcie się i cześć.